Tytuł kursu – elementy oferty reklamowej. Moduł – badania marketingowe i ich zastosowanie w procesach decyzyjnych. Temat – etapy badań marketingowych. Dzień dobry. Otrzymałem informację, że potrzebuje Pani pracownika do przeprowadzenia badań marketingowych. Nie mam w tej kwestii doświadczenia, ale jeśli wytłumaczy mi Pani, na czym polegają badania marketingowe, to z chęcią przyjmę tę pracę. Badania składają się z 7 głównych etapów. Aby przeprowadzić badania marketingowe, musimy mieć jakiś problem lub potrzebę informacyjną. Zatem najpierw trzeba sformułować jego istotę. A jak już zdiagnozujemy problem, jaki jest następny krok? Powinniśmy określić zakres badań. Zakres przedmiotowy, co badać, jakość usługi, rozpoznawalność marki, właściwości danego produktu, dostępność. Zakres podmiotowy, kogo badamy, naszych klientów, gospodarstwa domowe, ilu osobowe, jak zamożne i tym podobne. Musimy określić także przestrzeń badań, czyli gdzie w Polsce, Wielkopolsce, Poznaniu. I na koniec przedział czasowy naszych badań. Rozumiem, czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć? Oczywiście musimy określić metodę zbierania informacji, na przykład ankietę, eksperyment czy wywiad. Ponadto musimy zdecydować, ile osób należy zbadać i czy badamy wszystkich, jak wybierać osoby do badań, losowo czy przy wykorzystaniu rachunku prawdopodobieństwa, czy też nie losowo, opierając się na doświadczeniu badacza, a także jak dotrzeć do osób, które mamy badać. Wydawało mi się to takie proste, a okazuje się, że trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników. Tak to z pozoru może wyglądać, jednak etapy badań są naprawdę skomplikowane i należy pamiętać o wszystkich szczegółach, jeśli chcemy, by nasze badania były wiarygodne. Kolejną czynnością w procesie badań jest zbieranie danych. Musimy określić, w jakich godzinach ankieterzy mają prowadzić badania oraz zakres danych, które będą zbierać. Jest to niezbędne, by móc wykorzystać ich pracę do analizy. Powinna być ona połączona ze szczegółową interpretacją ekonomiczną. Na koniec jest już tylko opracowywanie wyników badań i ich prezentacja. Chyba już wiem, jak przeprowadzać badania marketingowe. Chciałbym jednak, by ktoś nadzorował moją pracę, gdyż jest to długi i skomplikowany proces. Oczywiście będę do Twojej dyspozycji. Zapraszam zatem jutro do pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.